Nie było mnie rok. Okrągły rok. Zdaję sobie z tego sprawę. Sami zapewne teraz się dziwicie. I macie takie, Wario, to on? To on żyje? On jeszcze coś robi? To... Przecież obiecywał nowe filmy na 2021, ale jakim cudem? Tak nagle po roku się pojawia? No właśnie, sam się dziwię. Hej, tu Omega Wario. Jakoś tak bardzo spontanicznie to nagrywam. I... Na pewno jesteście zdziwieni, czemu nagle po roku pojawia się cokolwiek. I wszystko wskazywało na to, że no, może skończyłem z YouTube'em, może to jednak nie jest dla mnie, może umarłem, może mi ktoś zabrał kanał, a może jakiś inny delikwent się pojawił. Niezależnie od tego, co się pojawiło, a co się nie pojawiło, to i tak chciałbym was naprawdę najmocniej przeprosić, ale było parę poważnych powodów, czemu nie nagrywałem przez rok. I od nich mniej więcej zależało moje zdrowie psychiczne, mój rozwój osobisty i nie tylko to zresztą. Było trochę tych rzeczy i chciałbym w skrócie opowiedzieć w tym filmie, czemu mnie nie było, co będzie z kanałem w przyszłości, jakie rzeczy na nim planuję, bo no skoro nagrywam kolejny film po roku, to znaczy, że najwidoczniej nie zostawiam go tak. A więc idąc chronologicznie zdarzeniami, styczeń 2021 roku był dla mnie naprawdę koszmarnie ciężkim czasem w życiu, a ogólnie mówiąc i precyzując bardziej, był to dla mnie okropny czas, ponieważ wtedy stało się coś, przez co myślałem, że moje życie zaraz momentalnie się skończy i byłem w szoku, bo było aż tak źle ze mną, z moim zdrowiem psychicznym i dosłownie życie mi się chwilowo załamało. Chciałem się poddać, chciałem rzucić wszystko, myślałem, że w sumie, a nieważne co robię, co będzie, to nie ma sensu i tak nie widzę sensu, żeby to kontynuować. Ale powiem wam szczerze, że przez to, że było aż tak źle na początku, to jedno zdarzenie w moim życiu spowodowało, że od razu po nim przyszła momentalnie pomoc. I ta pomoc była na tyle solidna, że zyskałem poczucie tego, że może będzie lepiej. I faktycznie może troszeczkę było lepiej. I też nie będę wam mówił konkretów, co to było, ale uwierzcie mi, pomogło mi. Bardzo mi pomogło. I czuję to teraz, że jest o wiele spokojniej. Nie aż tak źle, jak było na początku, ale do rzeczy. Poza tym, że miałem jeszcze maturę w 2021 i dosłownie stwierdziłem, że za przeproszeniem pierdzielę tego YouTube'a, bo chcę zdać jak najlepiej. Chcę się dostać na studia wymarzone, na które no się dostałem i jest to na profilu, na którym zawsze chciałem być. Także okej, to jest jakiś plus. Można powiedzieć, że jakoś tak do maja wszystko tyczyło się mojego zdrowia psychicznego, ponieważ było ono zagrożone w bardzo, bardzo wysokim stopniu. I powiedzmy, że ta pomoc, która przyszła, była taka okresowa, powiedzmy. Ona od razu nie pomogła mi, ale z miesiąca na miesiąc był progres. I jakoś tak już do wakacji bodajże poczułem, że no, jestem o wiele bardziej stabilny i nie jest tak źle, jest lepiej. Nie narzekam aż tak bardzo, ale dużo się wtedy zmieniło. I kiedy moje zdrowie psychiczne, powiem wam szczerze, zaczęło się poprawiać i zacząłem czuć się lepiej z samym sobą, zadbałem też o siebie i poczułem, że stałem się innym człowiekiem, lepszym człowiekiem dla samego siebie, dla innych, chociaż i tak zawsze dużo ludzi mówiło mi różne przyjemne rzeczy na temat mojej osoby, choć i tak tu nie chodzi o to, co inni mówili o mnie, a raczej jak ja siebie widziałem, bo trochę nie zadbałem samego siebie, że tak to ujmę. Ale skoro teraz już zadbałem o siebie i generalnie do grudnia było już lepiej, o wiele lepiej, jeszcze lepiej niż było w wakacje, zauważyłem wiele rzeczy i zaraz wam je wymienię. No więc już tak bez owijania w bawełnę, od stycznia do maja, to wiadomo, walczyłem o zdrowie psychiczne i jeszcze uczyłem się do matury, żeby ją jak najlepiej zdać. No, udało się jedno i drugie, była to długa walka, ale udała się, więc to już wiecie. Chciałem to z siebie wyrzucić jak najbardziej. I ta druga rzecz, o której chcę pogadać, będzie to ostatnia rzecz i ostatni delikwent, czemu nie było mnie rok, to zmiana moich zainteresowań. Między innymi odszedłem od kreskówek, tak nagle mi się znudziły, wyrosłem z nich,
mój hype opadł. Już poczułem, że stałem się innym człowiekiem i nie mogę nagrywać na siłę o czymś, co już mnie kompletnie nie interesuje. Bo od września 2020 dosyć mocno skupiłem się na tworzeniu muzyki, na tworzeniu bitów pod rap, robieniu różnych takich gatunków, bitów i podgatunków. Naprawdę bardzo się w to wciągnąłem. Poczułem, że to mi pomaga i chcę to robić. Chcę się w tym rozwijać. W tym też zrobiłem progres, nie mówiłem o tym wam tutaj na kanale, ale teraz już wiecie. Mogę was nawet zaprosić na mój drugi kanał, Janek Beats, do którego link macie w opisie. Tutaj zaraz wam się pokażę, jak on wygląda, już pewnie widzicie. To możecie właśnie wejść na niego, coś zostawić po sobie, ocenić, jak mi idzie. Bo no, w wolnym czasie poświęcam też siebie na polepszaniu się w muzyce. Muzyka mi też bardzo pomogła w trakcie, wiadomo, walczenia w tym trudnym okresie życiowym, który już, można by powiedzieć, upłynął. Już jest lepiej, a jak jest lepiej, to też czemu by nie wrócić na główny kanał. No i poza samą muzyką, która mnie przez ten rok wciągnęła, a tak właściwie proces twórczy i zmiana zainteresowań. Kolejne zainteresowanie, które bardzo mi się pogłębiło, to tak, może nie jest to nic nie wiadomo jakiego, ale bardzo się zagłębiłem w świat anime po latach. Odnalazłem spokój wewnętrzny w różnych produkcjach japońskich. Nawet bardziej znalazłem w nich ten taki spokój niż w kreskówkach. I wiadomo, też człowiek wyrasta z kreskówek, a anime są dla starszych odbiorców. No nie będę ukrywał, w tym roku 20 już mam na karku. A z rokiem i dojrzewaniem zainteresowania się zmieniają wraz z ludźmi. Więc poza moim siedzeniem w twórczości muzycznej i teraz jeszcze oglądaniu anime w większej ilości, no bo wiadomo, 6 lat nagrywania o kreskówkach swoje robi. Jeszcze zacząłem grać sporo w Genshin Impact. I to jest już ten moment, kiedy chcę was zapytać, czy chcielibyście, abym zaczął coś nagrywać o anime. A szczerze wam przyznam, że bardzo chciałbym nagrywać coś o Genshin Impact, bo ta gra mnie bardzo pochłonęła i mocno się nią zainteresowałem. No skoro mam inny kanał, na którym stawiam muzykę, to może na głównym zacznę nagrywać coś bardziej w popkulturze japońskiej i wiadomo, Genshin Impact, te sprawy. Możecie się wypowiedzieć śmiało, otwarcie, czy oglądalibyście jakieś materiały o anime, jakieś ciekawostki o Genshin Impact, może informacje, jakieś poradniki, z chęcią chciałbym to robić. A mogę się założyć, że wiele was gra w Genshina tutaj, chwalcie się, bo im więcej nas, tym lepiej. Więc tak, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, wiecie, czemu mnie nie było. Zmiana zainteresowań, trudny okres psychiczny, matura, potrzeba zadbania o siebie, to wszystko się na siebie złożyło. No i rok mi nie było, a więc czekam na wasze komentarze. Mam nadzieję, że jeszcze o mnie pamiętacie, że pojawią się coś ludzie, którzy będą mnie wspominać. Nie chcę kończyć z kanałem, chcę coś nowego na nim wprowadzić. Więc napiszcie, co wy byście chcieli i czy gdybym właśnie zaczął nagrywać coś o Genshin Impact i anime, plus jeszcze tworzył na drugim kanale muzykę, na które was zapraszam, to czy byście zostali? Piszcie swoje sugestie i mam nadzieję, że macie szczęśliwy początek nowego roku. Chciałem wszystko z siebie wyrzucić, dlatego prawie 10 minut trwa ten film. Ale lepiej, że trwa tyle, bo bym się czuł źle, gdybym nie powiedział o tym wszystkim. Więc dziękuję za słuchanie, oglądanie. Zróbcie, jak uważacie. Ja na pewno nie zostawię tego kanału i życzę wam szczęśliwego nowego roku. See ya!